środę mamy dzisiaj. Wstaliśmy wcześniej. Ferajna, tu trochę jak te króla Santa Suba. Moi drodzy, stoimy pod Muzeum Watykańskim, a tam na dole już taka duża kolejka Chińczyków. My udajemy się na plac Świętego Piotra na audiencję z papieżem Franciszkiem. No zobaczymy, co się uda. Ruszamy. A tu Monika jeszcze do nas dołączyła, wstała, tak? Przewodniczka z parasolem fioletowym. Idziemy za fioletowym parasolem. Jesteśmy już w kolejce. Bardzo dużo ludzi przed nami, za nami. Czekamy na wejście do auli. Przeszliśmy już kontrolę. Musieliśmy oddać parasole. No i zmierzamy za tłumem do auli. Jesteśmy już w środku auli. Bardzo dużo ludzi. Jeszcze coraz więcej ludzi wchodzi. Cały czas dochodzą. Zajmują miejsca. Myślę, że mamy całkiem niezłą miejscówkę w miarę po środku. No i czekamy na papieża Franciszka. Papież Franciszek jest już na auli razem z nami. Za chwilę rozpocznie się audiencja. No posłuchajcie, jak ta audiencja wygląda w wielu językach. No i posłuchajcie, ja już nie będę wam przerywał. Nagram fragmenty audiencji rozpoczynające się właśnie w tym momencie. Padre, da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. واحد يتوب أكثر منه بتسعة وتسعين من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. كلام الرب. Powiedział, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zagubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie. Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie. Indica un aspetto essenziale di Gesù. Egli è sempre in relazione, in uscita, mai isolato, sempre in relazione, in uscita. La parola infatti esiste per essere trasmessa, per essere comunicata. Così è Gesù, parola eterna del Padre protesa a noi, comunicata a noi. Cristo non solo ha parole di vita, ma fa della sua vita una parola, un messaggio. Vive, cioè sempre rivolto verso il Padre e verso di noi. Sempre guardando il Padre. Che... Z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem.
Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnie, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W nowym cyklu kateches o zapale ewangelizacyjnym i gorliwości apostolskiej zatrzymaliśmy się dzisiaj na osobie Jezusa, który jest niedoścignionym wzorem takiej postawy. Jeśli spojrzymy, jak wyglądały jego dni opisane w Ewangelii, to zobaczymy, że na pierwszym miejscu była modlitwa za żywość z Ojcem. Zaraz potem poświęcał się głoszeniu Królestwa Bożego, przede wszystkim ubogim i słabym. Obrazowym wyobrażeniem jego stylu życia jest dobry pasterz, który oddaje swoje życie za owce. Jego pasterskie serce zawsze bije dla tych, którzy się zagubili lub oddalili. Duszpasterstwo Kościoła musi zawsze konfrontować się z tym wzorem. Jeśli chcemy się ćwiczyć w gorliwości apostolskiej, zawsze musimy mieć przed oczyma 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, w którym zawarte są przypowieści o zagubionej owcy, drachmie i synu marnotrawnym. Dowiadujemy się z nich, że Bóg cierpi, kiedy oddalamy się od Jego serca lub zapominamy o Jego miłości. Ale nie zamyka się, lecz wychodzi na poszukiwanie zagubionej owcy. Czy my też reagujemy w ten sposób? Jak podchodzimy do tych, którzy odeszli? Czy widzimy w nich wrogów, nieprzyjaciół? A kiedy spotykamy ich w pracy, w szkole lub na ulicy, czy dajemy im świadectwo o Ojcu, który ich kocha i zawsze o nich pamięta? Nie chodzi tu o prozelityzm, o to, by przyciągnąć ich do siebie, lecz o miłość, by byli szczęśliwymi dziećmi Boga. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polaki qui presenti. Nelle vostre case parrocchie risuonano ancora tradizionali canti natalizi, si continuano le visite pastorali. Questi eventi vi aiutino ad essere una chiesa aperta, in uscita, verso chi non partecipa più alla vita parrocchiale. Tanti sacerdoti e comunità parrocchiali soffrono per chi se ne va e pensando a loro li ricordano la preghiera di più. Chiediamo per tutti la grazia di una fede forte e il dono dello zelo pastorale per i sacerdoti. Vi benedico di cuore. Oto słowo Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. W waszych domach i parafiach rozbrzmiewają jeszcze tradycyjne kolędy. Trwają wizyty duszpasterskie. Niech te wydarzenia pomogą wam być kościołem otwartym, wychodzącym do tych, którzy nie uczestniczą już w życiu parafialnym. Wielu kapłanów i wspólnot niepokoi się o tych, którzy odchodzą, a myśląc o nich, tym bardziej pamiętają o nich w modlitwie. Prośmy dla wszystkich o łaskę mocnej wiary i dar pasterskiej gorliwości dla kapłanów. Serca wam błogosławię. Fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per
Świętego dosyć blisko. Przeszedł koło nas, pobłogosławił, przywitał się. Cieszymy się bardzo. Jeszcze ostatni rzut oka na aulę Pawła VI. Tak wygląda. Koła. No były emocje, jest radość. Idziemy dalej. I ponownie jesteśmy na placu Świętego Piotra. Wyszliśmy z auli Pawła VI. Chciałem wam pokazać, jaka jest kolejka do wejścia do bazyliki. Tam już ludzie wchodzą po kontroli, tutaj są kontrole, a tutaj przez cały plac jest kolejka. Ona się tutaj tak ciągnie, ciągnie. No i tam gdzieś ten ogonek się kończy. Tak to wygląda. Także kto rano wstaje, ten ma szansę wejść gdziekolwiek. Bo jak widzicie, później to już są tylko kolejki wszędzie. Wracamy teraz do domu. Towarzystwo zostaje. A ja jeszcze mam plan na Muzea Watykańskie. No a jutro wczesna pobudka. Idziemy do Bazyliki Świętego Piotra. Będzie msza przy grobie Jana Pawła II po polsku. No i po mszy próbujemy dostać się na kopułę. Także takie plany na jutro.